jednak. Poza tym i tak nic nie widzę, bo ten kretyn strzela z gazowca. Człowieku, przestań, bo za chwilę oślepniemy. Cierpliwości, jeszcze tylko dwa magazynki. Uwaga! Krzyś, przepraszam. Krzyś, spierdalaj. No skąd miałem wiedzieć, że to twoje miejsce? Może stąd, że od pół roku nęcę tam pęczakiem. No bo kto suma pęczakiem nęci? Martwa drobnica, rosówki albo podroby kilkudniowe. To rozumiem, ale kasę drapieżnika kusić, to jakby tobie wyrobienie karty wędkarskiej proponować. Spokojnie, kolego, to tylko draśnięcie. Poza tym mówiłem, żeby uważać, bo strzelam. Zabierzcie go ode mnie, a najlepiej zabierzcie mu broń, bo wszyscy to zginiemy. Bez obaw. Wiem, jak się z tym cackiem obchodzić, bo zapisałem się na strzelnicę. Za 3 tygodnie rozpoczynam szkolenie. Uwaga! Koniec amunicji. Dzięki Bogu. Teraz mamy jakieś szanse, panie Dominiku? Proszę strzelić. Aha! I minus jeden. Czyli minus jeden dodać minus jeden, to razem wychodzi... Kurczę, z matmy to raczej przeciętny byłem. Chyba zero, tak? Domino! Dominator, zostaw te obliczenia, strzelaj! Panie poruczniku, melduje, że straciliśmy 2 ludzi. A dokładnie diabłów. Tylko 2? Doskonale. Co proponujecie, kapralu? Proponuję wziąć wroga do niewoli i żywcem do piekła przez portal. Tam im naobiecujemy jak premier i jeszcze się będą prosić, żebyśmy im duszę wzięli. Ale najpierw poczekajmy, aż im się skończy amunicja, żeby uniknąć ewentualnego postrzału w brzuch, który może być bardzo nieprzyjemny. O właśnie, o wilku mowa. Spokojnie, poruczniku, wszystko pamiętam ze szkolenia. Wiem, co robić. Naprawdę? No, a najlepsze, że przy okazji można miętusa złapać. Nie gadaj. No dobra, niech ci będzie zgoda. Ale co złowisz, to moje. Twoje, twoje. I tak wypnie lub łowię dla przyjemności. Dobra, nie strzelać, poddajemy się. Skończyła nam się amunicja. Przerwać ogień. Nie zaiskrzyło od razu? To nic. Gdy tylko dosięgnie cię strzała Amora, zapałasz miłością do pierwszej osoby, na którą spojrzysz, ciu, z łuku jak w mordę. Jest, kurwa, z takiej odległości. Wszystko gra? Tak. No dobra, ale to dopiero połowa sukcesu, bo miłość powinna być jak taśma dwustronna. Dwustronna. No i jak baranie jechałeś, skoczymy razem na piwko? Co prawda właśnie z piwka wracam, ale... Kruca, fuks, dobra, jeszcze raz. Trzeba wziąć poprawkę na wiatr. No, i odhaczeni. Ale zanim udam się pod następny adres... Głupia baba. Wystarczyło nastraszyć łukiem i za darmo piwerko dała. Przecież taką strzałą nic złego nie zrobię, zdrówko. Patrz, Partas. W niebie chyba też mają zakaz spożywania alkoholu. Nie mają. Mam tam kuzyna i mówił, że chleją ile wlezie. Nawet w miejscach publicznych ich za bardzo nie gonią. To dlaczego ten pije tutaj, a nie w niebie? Bo jest w robocie. No w sumie racja. Czekaj, mam zajebiste, podtrzymaj mi piwo. Wiedziałem. No co ty, Janusz, no tylko podrapać się chciałem pod nosem, a że mam ręce zajęte, to wyglądało jakbym pił. To nie możesz się drapać tą ręką, co swoje piwo trzymasz? Oddawaj. Masz szczęście, że to ty stawiałeś, bo bym się obraził. No raczej zaraz wracam. Nie gadaj, że chcesz go zastrzelić. Coś lepszego mam.
O kurde! O. Bartas! Ach, na jednym się dzisiaj nie skończy. Dobra, ostatni klient i do nieba. Zachlać pały. O matko, jaki Bazyl! Z czym do ludzi? Dobra, obejrzę zdjęcia dla Beki i blokuję. Bazyl? Ta czekaj, chłoptasiu, na najbliższe pół roku zmienisz zdanie. Przepraszam, przepraszam, bo napiechnę to. O Jezu. Uwaga! Przemawia najwyższa! Witajcie, wiedźmy, na corocznym łysogórskim sabacie złych czarownic! Jakim corocznym? Jak ostatnio i 2 lata temu nie było, bo pandemia. No tak, ostatnio nie było. 3 lata temu też nie było, bo najwyższa była w Egipcie. Oj, bo to był last minute wykupiony pół roku wcześniej, w styczniu, nie dało się przełożyć. 4 lata temu po prostu przegapiłyśmy. Jeszcze wcześniej większość dostała wiadomość od najwyższej do folderu inne, no i nie przeczytała. No a jeszcze wcześniej przekładany, bo najwyższa była na odwyku. No i mały Somania, to też przez parę lat kiedyś odwoływałyśmy. Cisza! Bo w żaby zamienię! Mam coś ważnego do przekazania! Niestety muszę zarządzić przełożenie tegorocznego sabatu na rok przyszły! Bo zapomniałam czarnej księgi. Są jakieś pytania? Ja mam. Czy będzie można w końcu używać pizzy hawajskiej zamiast łajna nietoperza? No niestety. Oficjalnie nie mogę wprowadzić takiego prawa, bo zapomniałam księgi. Za rok to przedyskutujemy. Jeszcze coś? Tak, ja mam pytanie. Czy koleżanki mogą się przesunąć trochę z łaski swojej, bo zasłaniają mi najwyższą? A po co, jak sabat przełożony? Dobra, odsuńcie się, może to coś ważnego. No właśnie, może ważnego. A tej to chyba nie znam. Coś ty za jedna, w czasie sabatu nie wolno ukrywać twarzy. No czy nie jestem pewna na 100, czy nie można, bo nie mam akurat czarnej księgi przy sobie, ale na 50% nie można. Zdejm kaptur. Pozdrowienia od papieża. O nie, takie piękne poroże było. Zdrada! Okrutny czar! One man, one jar! Na niego! 0 litości, abrakadabra, kurwa! Cary mary, nos swujary! Stop, spokój! Przerwać ogień! Bo kto nas odczaruje, jak się wszystkie nawzajem w gady pozamieniamy? Yes! Pojebało, kurwa! Powiedziałam spokój! Uciekł. Nie wiem, kim byłeś, ale się dowiem. I prędzej czy później zapłacisz za przerwanie świętego sabatu czarownic. Tak naprawdę to nie przerwał, bo ekscelencja czarnej księgi nie wzięła. Przerwam rakietę. Razem z jajami. Ten? Nie wiem. Ciężko poznać. Po co mu tego fiuta rysowałeś? Ale ty jesteś głupi, to są okulary, debilu. Czekaj, mam pomysł. Ten! Doskonale. Co ty robisz? Podmieniam masło na smalec i będę to robił regularnie. Widziałeś, jaki gościu ma bebech? 1 miesiąc takiej kuracji i zawał murowany. Cholesterol zrobi całą robotę za nas. Kurde, Maciek, a nie prościej go po prostu zadźgać we śnie? Kurde, Krzysiek, ty to masz łeb. Tylko, że ja smalcu już nakupiłem 26 kostek, 127. A dobra, będzie do pizzy. Otnijmy łeb okularnikowi. O kurde, gdzie on jest? Kibelek. 3, 4... No Greta się w grobie przewraca. Nie dość, że światło zapalone, to jeszcze woda odkręcona. Maciek, daj spokój, po co zakręcasz? Bo to zimna, ciepło odkręcę, niech się leje, to więcej wieśniak zapłaci. Ale jaja. Rączki do góry, kutafony.
Skąd wiesz, kim jesteśmy? To bardzo rzadka i tajna rasa diabła. Zgadłem. A miało być w łeb. No i zepsuł. Wiesz, ile taki nożyk asasyna kosztuje u pana Raresa Bydlaku jeden? Tyle co rower. Na twoim miejscu bardziej bym się zainteresował ceną trumny. No tak, koniec amunicji. Teraz! Maciek, zostaw ten nożyk do masła, bij go pięściami! To bardziej boli! No nie wiem, w napiąchy jestem raczej średni, no ale dobra, spróbuję! Kurczę, po co stary każe nam na 6 rano do roboty przychodzić, jak sam później kima co najmniej do 10? A mi to wszystko jedno, od której się opierdalam. Nawet lepiej od samego rana, bo później jak mi szef coś każe, to chętniej to robię. Z nudów! Dobra, Macias, w drodze wyjątków wskakuj na bagażnik! A co tu kutafony robią? Wyłazić, wyłazić! Zrobimy im piekło na ziemi! O nie, tylko nie to, czyli tu też będzie zakaz spożywania alkoholu? Ała, ała, ała! Nie ociągać się! Atakować! Zero litości! Krzyś? No? O kurwa, Krzyś! Ty mówisz? Jak? Przecież jesteś koniem! A ty to niby kim? Świnią? Nie no, Krzyś, nie obrażaj mnie! Pewnie, że koniem! No właśnie, i też gadasz. Ty kurwa, faktycznie! Ale zajebiście! Patrycja! Patrycja! A ty gdzie? Stój! Głupie bydle! Strzelać nie przestawać! Panie kapralu, przecież to diabły! Ich chyba nie zabijają zwykłe kule! Nie zapominaj, kto jest zwierzchnikiem sił zbrojnych! Wszystkie pociski mamy poświęcone! Amen! To znaczy do ataku! Trafiłem! Karabinek! Nie każdy dostał, ale super, że akurat nam dali broń, nie Dominik? No kurwa! O kurcze, zastrzeliłeś Bartka. O kurcze, rzeczywiście. To spod nietki. Ale głowa do góry, Januszku. Jakby ktoś się pytał, to powiemy, że fikną ze starości. Świetny plan, domo. Ognia! Robi się. Janusz, kretynie. Bez obaw, braciszku. Nic nie bój. Powiem, że fiknąłeś ze starości. Nie o to chodzi. Postrzeliłeś też siebie. Debilu. Akurat. O nie, znowu. Patrz, Luki, jak super. Może i nasi nie mają żadnego wyszkolenia, za to większość z nich ginie. To chyba nie do końca dobrze. Oczywiście, że dobrze. Większość, czyli nie wszyscy. Czyli część przeżyje, a wtedy piekło na ziemi. Wujek samo zło będzie zadowolony, a jak on będzie zadowolony, ja będę bogaty. A jak ja będę bogaty, ty będziesz średnio zamożny. O kurczę, dziękuję. Nie wiem, czy jestem gotowy na taką kasę. O tym też pomyślałem, dlatego postanowione. Gówno ci zapłacę. Warzyw i owoców nakradli, to jeszcze dostawczaka wzięli. I czym ja teraz na broni się pojadę? Kurwa, i antena też zniknęła. Nie pierwszy raz. Po co demonom te anteny, skoro w piekle i tak nie odbierają, bo pod ziemią? Co, Domino? Dla szpanu. Spokojnie, gospodarzu. Może i nie odzyskamy towaru, ale postaramy się ukarać sprawców. Cześć. Ale zgłodniałem! Dobrze, że kanapki zrobiłem. Chce ktoś jedną? Mi to się chce bardziej pić. A z czym masz? Z szynką z przeszkodami. Z czym? No z lastryką. Co to jest? O Jezu, cwaniak! Ha, salcefix! O nie, dzięki. Salceson, wątróbka, flaki, szczoteczka do zębów. Nic z tych rzeczy do gęby nie włożę. Wszystko inne? Bardzo chętnie. Tak? A włożyłby samochód dostawcy? Nie no, samochód dostawczy za duży. Osobówka to jeszcze jak ktoś wysportowany, ale... Przed nami, baranie!
Szefie, to polany strak, a nie dostawczak. Żadnego towaru nie przewiezie, bo sam ledwo jedzie. A ten to nawet nie jedzie. Cholera, mogli nas zauważyć. A nie wiadomo, co za demony siedzą w środku. Uciekamy? Wtedy zaatakują na pewno. Chwila, myślę. Ja wziąłem jajka dla matki, cebulę dla starego, a dla narzeczonej czereśnie. To są małe kartofle, idioto. Ja z kolei zajebałem jakieś ciuchy, narzędzia i... gdzie się podziała satelita? Jarek na niej siedzi. Oddawaj! Pocałuj mnie w dupę. Było pilnować. No przecież tobie dałem do popilnowania. Frajer. Jarek! Zbyszek ma rację. Mieliśmy kraść, ale ludziom, a nie od siebie. Po pierwsze, nic takiego nie było mówione. A po drugie, i co z tego, że mieliśmy nie od siebie? I tak nie oddam, bo wszystkie fanty mam od was. Łoty! Co oni tam robią? Wygląda, jakby zebrało im się na amory. Wykorzystamy sytuację. Za mną! Dobra. Dobra, Zbyszek, starczy mu. Się nauczy szanować cudze. No, się nauczy. Chwila! Co? Co robi mój portfelik w twojej chciwej łapie? Nie, no to nie twój, to Jarka. A, no to masz szczęście. Twój mam tutaj. No, szkurwa. Było pilnować. Dzień dobry, można? O, ty, psio! Kurwa! Kurwa! Co my tu mamy, spiskowcy? Miałem nosa, że mi się stać zachciało. No właśnie, muszę was na chwilę przeprosić i do sali kolumnowej skoczyć. Zaraz. Przecież ja ciebie już raz zabiłem w jaskini szkieletów. Wściekły! Tym razem przyłażę się bardziej. O Jezu! No nic. I tak warto było. W piekielnym piekle byłem przeciętnym facetem po 40 bez pracy i perspektyw. Z małymi nałogami jak każdy. Ot, zwykły menel spod spożywczego. A tutaj... I tego... Belzedub? Dla ciebie pan Belzedub! Prawowity i jedyny władca piekła! Czy ktoś śmie to kwestionować? Nie, o najciemniejszy. Tak myślałem. Udało się! Naprawdę się udało! I to dzięki takiemu wypierdkowi. Kto by pomyślał, że tyle będę ci zawdzięczał, Bonner? To było niechcący. Straciłem panowanie nad Palarotnią. Tak czy srak? Wojnę uważam za zakończoną. Pokój! Tak? Koniec? Tak, koniec. Nie będzie mi już potrzebny tak jak ty, egzorcysta. A właśnie, bo już wcześniej miałem zapytać, dlaczego ty jesteś nieuzbrojony? Przecież teraz nie masz szans. Nie potrzebuję broni, żeby cię załatwić. Ja też, ale skoro już mam... O, ty chuju na ropę! O, ty podstępny gadzie! Przestań mi gigotać włosami! To nieuczciwe! Jajca powinny być ogolone! Co tu się dzieje? Belzedub? Dla ciebie, pan Belzedub, brać go! Dokończymy następnym razem, Belzedubku! Jeszcze się spotkamy, Bonner! Słyszysz? Jeszcze się spotkamy! Z przyjemnością! Ale najpierw skoczę po portki! Barnaba! No?
Po co przebieramy się za duchy? Przecież jesteśmy demonami. Zaufaj mi, zesrają się ze strachu. Nic nie widzę. Badziorki masz z tyłu, debilu, źle wyciąłeś. A nie, dobrze masz. Kurwa. Dobra, to ty będziesz z przodu i będziesz mi gadał, gdzie mam iść. Słoneczko. Niedawno zaszło, no ale jeszcze ciepławo. No, plaga komarów. No ale przynajmniej nie pada. W garażu by miały nas jak na dłoni, a tutaj mamy święty spokój. Po wszystkim zjemy gumę i niczego nam nie udowodnią. Zbrodnia doskonała. No, doskonała. Masz łeb, Stefan. Ale teraz moja Kurwa duch! Drugi! Grześ, ty już więcej nie pij. To ty ćwierć flaszki już wydoiłeś, ja nawet jeszcze nie spróbowałem. No właśnie, o to mi się rozchodzi. No, miałbym taką małą prośbę, bo to jest tylko połówka. Na dwóch to nie ma sensu robić, bo żaden nie poczuje. Co innego jeden. No a skoro już zacząłem... gdzie lecisz? Czekaj! Kurde, Barnaba, przecież mówiłem, uwaga! No ale co uwaga, debilu? Uważałem, przecież podniosłem gardę do bloku. Chyba zwichnąłem ogon. Albo nawet złamałem, bo nie mogę ruszać końcóweczką. A nie, mogę. Ale i tak boli. Pokaż. Wybity, tylko daj nastawić. Zostaw! Wygrałem. Nie duchy, cała moja. No to przejebane. Tu cię mam, ochlapusie jeden. A nie, przepraszam, teraz jest przejebane. Już wolałem diabły. Krysia, to nie tak jak myślisz. Poza tym to Stefan pije. O, to jego flaszka cała. Naprawdę? No, to teraz to inna rozmowa jest. Zaraz ja z tobą porozmawiam. O, jest. Co jest? Żądło ramię. A ja głupi walczyłem odnóżami, jak tu taka śmiercionośna broń w gaciach. Od tej pory każdy przeciwnik zginie od śmiertelnego ciosu żądło ramię. Tylko jakieś malutkie to. Rzeczywiście. Ciekawe, jak oni tym jedzą. Albo jak się podcierają. No. Kurczę, nawet się nim ruszać nie da za bardzo. Zesztywniało to żądło ramię. Rozmasuję odnóżem. Z ziemniaków tego typu można zrobić frytki czy placki, kartofelki z wody i zupy. Typ C to ziemniaki mączyste, rozpadające się. Doskonałe na babki, farsze, kluski czy pire, albo do zmieszczania zup. Niektóre źródła podają jeszcze typ D. Ziemniaki pastewne. Lub jak kto woli, ziemniaki paszowe. Tak zwane odpadowe. Niedostępne w zwykłym warzywniaku, ale na skupie można wyhaczyć po przystępnej cenie. Na jednym obiedzie jestem jakieś 20-30 groszy do przodu. Marcinek, przestań w kółko żarciu, bo głodny się robię. Spoko, szefie, jak wrócimy na ziemię, zapraszam do mnie na obiad. Tak ziemniaczki odsmażę, że nie pozna pan, że to wczorajsze. Tutaj. Sprawdźmy tą salę. Jest! Przybyliśmy za późno. Nie oddycha. Co tu się wydarzyło? Dopiero się wydarzy! Udało się! Nathan, ty zdrajco! Tak, zdrajco, ale nie żadna Nathan, tylko Maciek! Radek, kretynie, ty jesteś Radek! Maciek to któryś z tych dwóch! Albo ja, nie wiem dokładnie. Oj, bo wszyscy tak samo wyglądamy, nieważne. Brać ich! Zejdźcie ze mnie! Mam łaskotki! O, piścierwa, tylko spróbujcie, to mam kur... Ale super! Nareszcie mam żywiciela! Tylko nie wiem dlaczego nagle nabrałem ochoty na kartofle i alkohol. Bo ze wsi jesteś, wieśniaku jeden! No i teraz to przesadziłeś. Ile razy powtarzałem, żebyś mnie tak nie nazywał? Przepraszam, co mówiłeś? Nie rozumiem po wieśniaczemu. Koledzy, może ktoś przetłumaczyć? Jak się zaraz nie zamkniesz, to ci zaknebluję tą gębę żądłoramiem, kondonie niemyty. Kondomy są jednorazowe, ich się nie myje, tylko wyrzuca. Wieśniaku. Zamknij się.
Pan zamawiał strzyżenie? I mogę zaczekać! Koniec wachy! Szefie, serio? Zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Znamy się? Niestety tak. Natan? Kurwa, teraz to jeszcze bardziej żałuję, że nie zatankowałem piły. Kretynie, od kilku tygodni rozpracowuję gang piekielnych złodziei. Pracuję pod przykrywką, wnikam w ich struktury, zdobywam zaufanie, a ty wpierniczasz się między wódkę a zakąskę i jak zwykle nawaliłeś. Nawalił? To twój stary się drugi raz. Jak przetrzeźwiał i się zorientował, że zaliczył twoją starą bez gumy. Ach ty, zabiję. Trudno, najwyżej się później wyspowiadam. Krzyż ty, Marcinek! Domino! Pomoc? A ci do kibla was wołam? Sam potrafię się poradzić z fiutem. Nagrajcie, jak go dziesionuję! Chryste, panie, gdzie Magrest, bydlaki? Sołtys wyznaczył nagrodę za przepędzenie tej piekielnej zarazy ze wsi, a nie niszczenie krzewów. Wiecie, ile pędy Agrestu mają rocznie przyrostu? Bardzo mało. No właśnie. No właśnie. Ty młody dobry jesteś. Nie myślałeś kiedyś o pracy w ogrodnictwie? A ile pan płaci? Nic. Ale zdobędziesz doświadczenie, będziesz se mógł wpisać do CV. No i co się Agrestu na jest to twoje. A co to? To od tego nowego. Dobry, żołędnik sąsiad, jak się pan nazywasz? Ten. Jagiełło. No to królu złoty, gdzie mi szambo na posesję lejesz? Jakie na posesję, jakie szambo? To ci to woda sama, deszczówka tylko. Deszczówka gównem zajeżdża? No a czym ma zajeżdżać, jak się w szambie zbiera? No już, wyłączam ją. Panie Jagiełło, jeszcze raz zobaczę, że się leje, to wezmę ten wąż i wsadzę panu końcówkę do... dupy. Lepiej, do domu. Proszę się nie martwić, to się już nigdy nie powtórzy. Słowa honoru. Do widzenia, sąsiedzie! Co się stało? No i taki kostium lisiura zniszczony. Wiesz, ile on kosztuje w śmiesznych rzeczach na promocji? Zgadza się, niewiele. Mi udało się za darmo dostać, bo dużo tam kupuję. Ale normalnie by był dwie dychy do tyłu. A bez karty super z Grywusa 22,50. No nic, może mi to jakoś naprawią w ramach gwarancji. Co teraz? Zarządzam odwrót taktyczny na podtankowanie. Nic nie widzieliście. A dla pewności pod wycieraczką jest dycha. O, dycha! Znalezione, nie kradzione! Marcinek, nie podchodź! Nie! Ratunku! O cholera, młody, nie puszczaj się! Coś wykombinuje! Domino za mną! A wy gdzie? Czekajcie, bo nie mogę się odwrócić przez te fundamenty. A dobra, nieważne. Najpierw wyssam krew z ciebie, tylko puść tą jebaną futrynę. A dobra, jak sobie chcesz, nie bez różnicy, czy będziesz miał łapy, czy nie. Ej, co mi tak ciepło w dupę? A właściwie nie ciepło, tylko pazy. A europaleta? Nada się. A, przestańcie! Słyszycie? Najpierw puść Marcinka! Chyba śnisz! Jedyne, co mogę puścić, to bąk! O nie, tego nie przewidziałem! No dobra, jesteś wolny! Dziękuję! Dotrzymałem słowa, teraz to zgaście! Jeszcze recepcjonista! Co? Przecież on tu pracuje! Ale raczej wbrew swej woli! Uwięziłeś go i zmusiłeś, żeby meldował nowe ofiary! Zgadza się? No zgadza, ale nie ma tak źle! Oprócz niezłej pensji opłacam mu ZUS i wprowadziłem luźne piątki! Dawaj to opony! Aaa! No dobra, spierdalaj! Zgaście to wreszcie! Może na pierwszy rzut oka wyglądam solidnie, ale pozory mylą! Pod sidingiem nie ma cegieł! Wszystko to płyta OSB! Po taniości! Dobra, Domino, łap wiadro i przynieś wody ze stawu. To wiadro?
kretyn. Litości! Dobra, już nie będę, obiecuję! Tylko zgaście! Nie wiem, co mnie opętało, żeby wysysać krew z ludzi. Może zły duch, może przez wodę, a może przez kompleksy. Tak, jestem ze wsi. Rozejrzyjcie się, to nawet nie jest teren zabudowany. Do najbliższego budynku jest ze 2 kilometry. Najbardziej szkoda tej pizzy. Ostatni raz ci dałem telefon, oddawaj. Może by tak zadzwonić po straż pożarną? A po co? Słyszałeś, jaki tu wypizdów? Zanim przyjadę, to i tak się schajcuje. Litości. Kurwa, litości. Wiedziałem, że to było zbyt piękne, żeby dłużej trwało. Praca marzeń przepadła, a taki śmieszny strój sobie przygotowałem na przyszły luźny piątek. Słuchajcie, cały na golasa, tylko taki fartuszek z narysowanymi cyckami, w dłoni ogromny dildos, a w gębie też, tylko większy. Nie no, żartuję, dzięki za uratowanie życia, przecież że mnie zeżre było tylko kwestią czasu. O kurczę, czy to jest to, co myślę? Tak, palec trzymam na spuście. Pociągnę, gdy tylko spróbuję stelekinezować strzelbę. O nie, litości! Dogadajmy się jakoś. Czego chcecie, pieniędzy? Nie no, z kasą to akurat krucho. Alkoholu? Proszę! Wszystko wyklałem. To może... Trafiłem? Uff, trafiłem. Bo szanse były forty. Co się dzieje? Prędzej załatwicie się w majtki niż mnie! Pozwólcie, że coś wam wyjaśnię. Marze i telekinezory nie żyją zbyt długo. Równiutko 2 tygodnie z zegarkiem w ręku. Za to przez ten czas są nieśmiertelne i niepokonane! Przegrywałem dla beki! Naprawdę myśleliście, że kulka w łeb i taki sznureczek załatwią sprawę? Bez jaj! Nie rozwiązywałem rąk, bo nie muszę ich używać! Kurwa, przecież ja mogę nawet waszymi ubraniami ruszać! Przestań! A teraz mało lata! I karate w klatę! O kurczę, przepraszam, to nie ja! I w jaja! Dobra, to już jest nudne. Czym by was tu zabić? Czymś ciężkim. O, na przykład tym. Nie, zaczekaj! Dogadajmy się jakoś! O, wiem! Jak nas nie zabijesz, to szef zapłaci ci 1000. Naprawdę? Dobra! Zwariowałeś tyle szmalcu, szkoda mi! Wolę umrzeć! Skąpy jak poznaniak naprzód! O kurwa, to już? No nic. I 1000 w kieszeni. Szefie, serio? To się nazywa fart. Serio, choć nie sądziłem, że się uda. Bydlaki! Co zrobiliście Adrianowi? Nic nie bój, braciszku, pomszczę cię. Na początek odetnę wam drogę ucieczki. Frajerzy, nie mam z grabowcu. Kurwa, szkoda, że tego nie nagrywałem. Ty, no właśnie, jeszcze raz. Bydlaki! Co zrobiliście Adrianowi? Pomszczę cię, braciszku! Na początek drzwi! Ha, frajerzy! Jak z grabowcą! A teraz! O nie, to już! Egzorcysta zaje cały szyb. Co to do cholery jest? Przygotuj linę, przycumujemy tutaj. Łebsko! Nie! I to już? Tak to się skończy? Gdzie my jesteśmy? Na piekło to nie wygląda. Za ładnie pachnie. Może w niebie? Raczej w bebechach tego ścierwa. Mamy fart, że żyjemy. Dobra, teraz wystarczy znaleźć wyjście i gotowe. Stąd nie ma wyjścia. Kto to powiedział? Ksiądz.
Nathan, dobrze wyglądasz. Co ty tu robisz, psia pompo? To samo co ty, geniuszu. Tyle za 2 tygodni. Żywię się resztkami. Nawet nie takie złe, o, meduza. Trzeba podmuchać w oparze. Jak to nie ma wyjścia? To jak łebsko sra? W ogóle, wszystko trawi do zera. Aha, o wilku mowa. Łap się, wypustek, komu życie miłe. O cholera, mogłeś ostrzec wcześniej! Źle chwyciłem! Spokojnie! Za 30 minut ustanie i będziemy mieli jakieś 2-3 minuty na odpoczynek! I tak w kółko! Nie zesraj się! Naprawdę? Nie wiedziałem. Zaraz spadnę, jak tak będzie podskakiwał! Szef, nie wytrzymaj! Spróbuj się wypróżnić tak jak ja! Wtedy będziesz miał trochę lżej! Domino, idioto! Zrobiłeś spodnie! Zdjęcia